Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum, gdzie będziemy wspólnie kontynuować nasze poszukiwania idealnej niani. Bo jeżeli oglądaliście wcześniej jakiś odcinek na moim kanale, gdzie reagowaliśmy na idealną nianię, to wiecie doskonale, że w Polsce nie ma idealnej niani, są tylko i wyłącznie kryminaliści, złodzieje i porywacze. Nie żartuję, obejrzyjcie jakikolwiek mój poprzedni odcinek idealnej niani. W Polsce nie ma normalnych niań. I żeby Was zaciekawić i zachęcić, żebyście obejrzeli stare odcinki, to w jednym z tych starych odcinków, które oglądaliśmy i reagowaliśmy na nie, pojawiła się kobieta, która była nianią, a jednocześnie była opętana przez szatana. I nie, spokojnie, nie żartuję wcale. Tam normalnie były sceny, jak ta kobieta przez ściany przenikała, albo po prostu znikała i pojawiała się, lewitowała i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli jakimś cudem są tutaj nowe osoby, które jeszcze nie widziały tego programu, to przygotujcie się na mniej więcej takie rzeczy, coś w ten deseń. A w dzisiejszym odcinku... Ojej, ktoś się tam kręcił? I to był ostatni raz, gdy widzieli swoje dziecko. Ta ciotka jest Co ty w ogóle robisz? Przecież ty upuścisz dziecko. A ty w ogóle jak ty tyłkiem kręcisz, jak ty chodzisz? Samo udawanie 500 dolców, a z seksem 1000. Mówi jednym przepracowanym misiu, no ale dobrze, że tutaj chociaż możesz przyjść i się zrelaksować, tak? Ja nie chcę tego oglądać. O! Ona będzie rzucać dziećmi. Wow, ale się dzieje! Jej! Lepiej wyjmę kartę kredytową z portfela i przekażę Pawłowi! Wow! To w idealnym świecie by tak było. Dobrze, już nie przedłużam, bo się rozgadałem jak zawsze zresztą. Łapka w górę i subskrypcja. No i oglądajmy. Zapraszam! Mam na imię Sylwia, mam 24 lata, jestem mamą 11-miesięcznej Alicji, jestem żoną Łukasza, tworzymy fajną, ciepłą rodzinę, bardzo się wspieramy i bardzo się kochamy. Sylwia, 24 lata, rodzina, dom, dzieci, kariera. Paweł, lat 26, posiada... Gaśnicę mam. To też jakieś osiągnięcie, no nie? By the way, co by się stało, jakbym tak... Sylwia, wspaniałą żoną oraz kochającą matką. Jesteśmy razem od 3 lat. Dogadujemy się w każdej kwestii. Jezus Maria, ten dźwięk dziecka w tle. Dogadujemy się w każdej kwestii. Ja przez ułamek sekundy myślałem, że to jest w moim mieszkaniu, a nie z głośnika. O! Od razu panika w moim umyśle. Cholera, wydostały się z klatek! Alicja jest oczkiem w mojej głowie. Jest córeczką tatusia. Alicja jest bardzo otwarta i komunikatywna. Wszędzie jej prawo, no właśnie zaczęła chodzić, więc trzeba strasznie na nią uważać, bo wystarczy chwila nie uwagi, żeby nabyła sobie guza. Ja uważam, że Alicją powinna zajmować się kobieta, no ale Łukasz twierdzi, że świetnie zajmuje się Alicją i że nie powinnam dyskryminować mężczyzn. Jednak niania to niania. I ten cały obiektyw w tym misiu, jezek, to... Co za kretyn to zmontował i stwierdził, tak, to wygląda realistycznie, nadaje się do intra naszego programu. Łukaszowi udało się przekonać Sylwię, że to mężczyzna będzie lepszą nianią. Dlatego mama Alicji zaprosiła na rozmowę Michała. Tak, generalnie mężczyźni we wszystkim są lepsi. Kto to powiedział? Najważniejsze to jest robić dobre pierwsze wrażenie, a później to już jakoś pójdzie. Ja do tej pory zajmowałem się zupełnie czymś innym, ale sytuacja na rynku zmusiła mnie do tego, żeby znaleźć sobie dodatkowe zajęcie. No generalnie to najważniejsze, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Po tym pierwszym wrażeniu dalej już mogę mieć wywalone. Dzieci? Jakie dzieci? Niech same się sobą zajmą. Ja tutaj będę sobie siedział na kanapie i oglądał meczyk. Kochanie, zobacz, mamy pierwszą osobę, która Misiek? Będzie się zajmować. To lekarz. Siema, stary. Ale wyjaśnijcie mi, wy się znacie? No jak to, przyznam się już mnóstwo lat. Co się dzieje? Nie za bardzo mi się to podoba. Łososiowe spodnie, określenie misiek. No mówiłeś, no ale... Co w takim razie pan tutaj robi? No mówiłeś o Miśku, owszem, ale w takim kontekście, że był w stanie wypić pół litra wody na hejnał. Ja nie chcę, żeby był nianią. No jak to co, szukam dodatkowej pracy. A jak twoja firma, interesy? Jak twoja firma? No zakładam, że niezbyt dobrze, skoro teraz chcę być nianią. Miało być naprawdę miliony. No i wszystko się sypnęło przez tego grubego Olo, pamiętasz? No i dlatego muszę szukać teraz zajęcia, ale widzę, że u ciebie całkiem nieźle, masz fajną żonkę. No i gdzie macie tego dzieciaczka? Chłopak, dziewczyna, córeczka. 11 miesięcy. Ale fajnie, lubię dzieci. Ja mam dwójkę dzieci, także spokojnie sobie poradzę. Poczekaj chwileczkę, zamienię słówko z Sylwią, dobrze? Okej, jasne. Ja mam dwójkę dzieci, więc spokojnie sobie poradzę. By the way, żeby tutaj przyjść do was i pracować jako niania u was, musiałem sam wynająć nianie. Perpetuum mobile! Rynek niań sam się zasila i tak w nieskończoność rośnie. Co chcesz mi powiedzieć, kochanie?
Mówiłem ci o nim. No ale co mówiłeś? No co? Chodziliśmy razem do szkoły. Ruszał co popadnie. Pies na bawy. Ja mogę się z nim wódki napić. Nie chcę, żeby naszego dziecka pchnęło. Oj, nie przesadzaj, może nie. Nie, stanowczo nie. Dobrze, no to chodź. No, słyszałam, że pan niezły Casanova. A to Casanova od razu. Co tam 2-3 babeczki dziennie daj spokój. A skąd? Góra 2-3 razy się zakochałem? Chyba w tygodniu. No to co, dajemy panu szansę? Nie. Dlaczego nie? Zmieniłem zdanie. Nie chcę faceta. Kochanie, ty nie rozumiesz. Ja widziałem, co on robił w latach młodości. Ja nie chcę, żeby on przy naszych dzieciach był. Chłop jako sport niemowlakami rzucał. Okej, okay, nie chcę sporów, znamy się już bardzo długo, naprawdę i... Okej, okay, spoko. Do zobaczenia, stary. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Powodzenia. Do widzenia. Cześć, stary. Trzymaj się. Zapraszam w sobotę na wódeczkę. Czyli co? Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Cześć. No to co, szukamy dalej. Ale ten świat jest mały. No że też musiałam na niego tutaj trafić. On zawsze taki był. Jak miał dziewczynę, to był zazdrosny. Fajną ma żonkę, no niczego sobie, ale to z kolei nie jest jakiś ósmy cud świata. Jestem przekonany, że to o nią poszło. Trudno. Fajna żonka postanowiła zaprosić na rozmowę kolejną chętną do pracy, czyli 22-letnią Martę. Podoba mi się, ile widać energii i chęci życia w oczach pani Marty. Będzie wspaniałą nianią. Ja wiem, że wyglądam niepozornie, jestem drobna, ale generalnie odchowałam już swoje młodsze rodzeństwo. Oni już się trochę usamodzielnili i dlatego szukam pracy jako niania. Ja wiem, że jestem niepozorna, ale porąbana kompletnie, mały, ale wariat. Patrzcie, będę żonglować nożami. Pani Marto, proszę nam powiedzieć, ile ma pani lat, bo pani bardzo młodo wygląda. Często się spotykam z tym pytaniem. No, generalnie mam już 22 lata. Wychowałam trójkę swojego rodzeństwa. To ile lat miał dzieci i jak pani została z nimi sama? 8, 10 i 12. Plus dodatkową rekomendacją jest to, że z trójki mojego rodzeństwa aż jedno przetrwało. Jest to generalnie dość dobry wynik. Pani rodzeństwo było dużo starsze od naszelcji. Naszelcja ma 11 miesięcy. Czy będzie pani umiała zaproponować jakąś zabawę tak małej dziewczynce? Chodź, Alicja, ciocia Marta ci pokaże, jak dmuchać w alkomat. Nie wiem, książeczki kontrastowe państwo mają na przykład naśladować zwierzęta. A jakie ma pani metody wychowawcze? Zależy, czy dziewczynka lubi się właśnie bawić, czym się lubi bawić. W żadnym wypadku nie można przecież do dziecka podchodzić z jakąś agresją. Dobrze, no to już będzie wszystko. Proszę nam dać chwilę czasu, my się naradzimy z mężem. W takim razie bardzo pani dziękuję. Ja również. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo mili ludzie. Widać, że zależy im na odpowiedzialnej opiece nad córką, ale czy mnie wybiorą, to się dopiero okaże. Pani Marta jest zbyt miła i zbyt normalna. Zaraz się okaże, że ona, nie wiem, dzieci porywa. I nie śmiejcie się, takie rzeczy dzieją się w tym programie regularnie. O, dmuchnę. Czemu pokazał pół promila? Co jest? Ta dziewczyna miała bardzo fajne, mądre rzeczy. Miło się tego słuchało. Dobrze, teraz jest moment programu, w którym mówimy stop i macie teraz chwilę, żeby napisać komentarz, co jest nie tak z panią Martą. Czy porywa dzieci, czy nie wiem, bije dzieci. Macie teraz chwilę, żeby napisać komentarz. Dobra, chwila minęła, wracamy. Dlatego rodzice Alicji już następnego dnia zaprosili Martę na dzień próbny. Wprawdzie nie pamiętam, jak to jest zajmować się małym dzieckiem, ale z reguły miałam ich trójkę, więc myślę, że z jedną malutką dziewczynką to sobie spokojnie dam radę. Plus sama kiedyś byłam małym dzieckiem. No to chyba wiem, jak się nimi zajmować, no nie? Zapraszamy. Dobry. Cześć, słoneczko. Jaka ty śliczna jesteś. O, wyciągę rączki od razu. Chodź. Idziesz do cioci? Dziękuję. Proszę. Cześć, kochanie. My będziemy musieli wyjść na jakieś 2-3 godziny, także proszę się rozgościć, miłego spędzonego czasu. Bawcie się dobrze. Bawcie się proszę dobrze. Się nie martwić. Dziękujemy. Czas sprawdzić, jak Marta poradzi sobie z małą Alicją pod nieobecność rodziców, którzy w tym czasie będą obserwować wydarzenia w domu za pomocą ukrytych kamer. Pani Marta, wchodząc do tego domu, nawet nie zwróciła uwagi na gigantycznego kampera stojącego na parkingu. I lecimy. O, ona będzie rzucać dziećmi. No odkurzacz tutaj jeździ, kurde, pod nogami i syczy. Snake! Idź stąd, sio, sio!
Ezium? Super się nim bawi. Co tu mamy? A co tu mamy? Halo. Ciotka Jadzia. A co ona tu robi? Dlaczego ona tak płacze? Jest co męczona. Tu się dzieje w ogóle? Kocham to, że do domu po prostu weszła jakaś randomowa kobieta z ulicy i która na wejściu od razu mówi: o co to się dzieje? A czemu ona płacze? Proszę pani, to nie jest pani dom. Pani domy pomyliła. Proszę wyjść. Kim pani tu w ogóle jest? Jestem Hania, już mówiłam. Chodzi normalnie jak po swoim. Ja tu poczekam na Łukaszka. Na Łukaszka, masz swoją ciociunię kochaną. Co pani tak trzęsie tym mlekiem? No przecież trzeba je dobrze roztrzepać, żeby grudek nie było. Naprawdę? To chyba za mocno pani trzęsie. Przecież pani trzęsie też dzieckiem, widzę to dokładnie. Jak to można tak? Przecież to mleko to wstrząs mózgu dostanie od trzepania. No zobacz, jak się Alicja jej boi. No. Ile pani ma lat? 22. Przecież pani wygląda, jakby miała 15, za przeproszeniem. Niech weźmie te swoje dżemy i do domu się. Dokładnie. W ogóle nieodpowiedzialni są ci rodzice. Dobra, chyba tego się nikt nie spodziewał, że niania okaże się normalna, ale ciocia będzie pojebana. Słyszysz ją, co ona mówi? No, słyszę, no wszystkich poucza. Czuję się jak u siebie. Może coś do picia? Nie, dziękuję, ja sobie sama zrobię. Niesłychany. Tak jakby mnie nie mogli poprosić, przecież ja tutaj blisko mieszkam. Alicja jej nie znosi, nie znosi. Ja w życiu dziecka nie zostawiła z tą babą. Też nie lubię tej baby. Mam wrażenie, że Alicja nie jest sama. Myślę, że więcej osób nie lubi tej kobiety. Co ty tam krzyczysz do mnie, dziewczyno? Prosiłam, czy mogłaby pani opłukać smoczek. A no oczywiście, przecież wiedziałam, że sobie nie radzi. No wiedziałam, no. Ja ci powiem tylko tyle. Ta ciotka jest kur... Co ty w ogóle robisz? Przecież ty upuścisz dziecko. Nie, proszę pani, spokojnie. Ja teraz trenuję. Rzut dzieckiem w dal. Ziu! Ja nie wiem, czy ty widzisz, jak ona traktuje tą nianię? Pani wygląda na dziecko. To ja nie wiem, czy pani pije, czy pani nie pije. Zobacz, ta biedna nasza Marta jest na tyle kulturalną dziewczyną, że ona jej nie powie. O się bało. A gdzie ty z nią idziesz? Przewinąć. A ty wiesz, że ona ma atopowe zapalenie skóry? Tak, zdaję sobie. Mówicie to coś? Zdaję sobie z tego sprawę, tak. I wiem, że trzeba dbać o to, żeby dziecko się nie odparzyło. Trzeba bardzo dbać. Nie mogłam na to patrzeć, jak ciotka chodzi za tą dziewczyną krok w krok i zrzędzi jej nad głową. Kiedy ci rodzice wrócą? Kiedy oni wrócą? Przecież ja już nie mogę, ja tu nie wytrzymam. Pani nie wytrzyma? Pani może cały czas wyjść. Ba, nawet zalecam to, proszę wyjść! Zobacz, Marta jest nadal uśmiechnięta. Jakim cudem, to ja nie wiem. Rzemina jej nie zrzedła. Czy to jest zabawa dla rocznej dziewczynki, uważasz? A to już nie ja kupiłam te zabawki, to znaczy, że skoro są, to dziecko z nich korzysta. Pyskata i bezczelna. Jaka menda, no wredna ta dziewucha, taka gówniara, no! Ta pani ciocia Jadzia jest uosobieniem tego wszystkiego, czego ja w ludziach nienawidzę. No ja bym też nie uwierzyła, że ciotka może się tak zachowywać pod naszą nieobecność. Może pani się napije melisy? No. Ja stąd nie wyjdę, choćbyś chciała, to nie wyjdę stąd nigdy. A to, jak żeby pies ta, za nią jak chodzi. Pies za nią chodziła. Marta jej powinna powiedzieć dawno temu, idź stąd, kobieto. A ty w ogóle jak ty tyłkiem kręcisz, jak ty chodzisz? A może ty masz ochotę na tatusia dziecka? To znaczy, jak ja bym sam wiedział, że zostając nianią jest szansa na to, żeby poderwać tego tatuśka, to ja bym też się zgłosił. Ja nie mogę tego słuchać. To co, słoneczko, teraz zrobimy papu, tak? Zjemy no, papu, coś? Papu, no czas najwyższy, przypomniała sobie o papu. Jak ty dziecko karmisz? Przecież ty ją zadławisz. No, wyjdę. No przysięgam, no wyjdę. No, ja wiem, że ja muszę nagrywać te filmy, bo ja na nich zarabiam i żyję z nich. Ale wiecie co? Nie zależy mi już. Wychodzę, no nie dam rady, no nie. Tak naprawdę nigdy nie wyszedłem. Boże, my kiedykolwiek zostawiliśmy Alicję z ciotką? Nie. W całym szczęście. Hop, 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 hop. Pójdziemy sobie do pokoiku. Hop, hop, hop. A pani za mną jak cień? Ona po prostu jej odwraca uwagę od dziecka. Tak nie powinno być. Ona do nas dzwoni. Dobra, odbieraj, odbieraj. Zobaczmy, co się dzieje. Tak, halo? Witam pana. Odwiedziła nas pani... Ciotka jestem. Tu ciotka. Obok mieszkam. A, ciotka Jadzia. My już wracamy. I ja bym prosiła, żeby jak najszybciej, bo ja nie mogę po prostu z dzieckiem... Za chwilę nie mają. Dobrze. Odwiedziła was ciocia Jadwiga? Proszę pani, ja żadnej cioci Jadwigi nie mam! Proszę uciekać! Do zobaczenia. Dobra, musimy wracać, ona już nie daje rady, to jest bez sensu. Chodź. Wychodzimy, Łukasz, bo to nie może tak być. Trzeba to przerwać. Ona już nie daje rady, to jest bez sensu. Czas nianie zwolnić.
Nareszcie, nareszcie. A co się stało, ciociu? Zaraz się przekonacie, co się stało. No, czy to się chyba miejsca pomyliły? Przepraszam bardzo, a to nie było tak, że to są ukryte kamery, gdzieś tam, wiecie, kamera schowana w jabłkach, czy tam w bukiecie, czy coś takiego? Dlaczego teraz ewidentnie operator trzyma tą kamerę i chodzi pomiędzy nimi i ich nagrywa? Trochę tutaj się gubi ta spójność tego programu całego. Być może ja uchroniłam zdrowie, a może nawet i życie waszego dziecka. To bardzo ciekawe, dobrze. Ja przepraszam na emocji, naprawdę dziecku się nie zdziała żadna krzywda. My to wszystko wiemy, także może być pani spokojna. Na razie pani podziękujemy, dziękujemy za cierpliwość. Dziękuję. Do widzenia. To ja idę położyć Alicję spać i zaraz do was przyjdę. Dobrze, kochani. Dobrze, to ja pójdę położyć Alicję. Ciociu, ty tutaj poczekaj na mnie, dobrze? Ciocia, ty wiesz, co to jest muka? Nie wiesz, co to jest muka? To zaraz się dowiesz. Odłożę Alicję. Zaraz się dowiesz! Chodź, ciociu, usiądziemy. Dobrze, porozmawiamy. Niech przyjdzie. Jak można było zostawić wasze dziecko z jakąś obcą dziewczyną? Ciociu, my dobrze wiemy, co tutaj się działo. W całym domu są ukryte kamery. No to bardzo dobrze. To wszystko widzieliście, co tutaj się działo. Ciociu, my jesteśmy normalną polską rodziną. W każdym pokoju naszego domu jest ukrytych po 6 kamer. A w samym sedesie są dwie obok siebie kamery zrobione, które nagrywają ten sam obraz. Ale jak dwie kamery obok siebie nagrywają ten sam obraz, potem te filmy można przerobić w ten sposób, żeby było 3D. I dosłownie potem sobie siedzimy przed telewizorkiem, mamy okularki i oglądamy, jak w 3D ktoś robi kupę. Normalna polska rodzina. Pastwiłaś się nad dziewczyną. To ja wam dziecka bronię? Jeżeli uważasz... Proszę, poproszę, proszę bardzo. Proszę. To chyba za mocno pani trzęsie, przecież pani trzęsie też dzieckiem. Co ty w ogóle tak sobie chodzisz po całym domu? Co ty w ogóle robisz? Przecież ty upuścisz dziecko. To jest pilnowanie. Ja was nie poznaję. Wychodzę i... Bardzo się cieszymy, ciociu. Nic do czynienia. Opowieść cioci o tym, jak ona broniła tego dziecka, wzięła jakby dosłownie broniła to dziecko przed głodnymi wilkami. Nigdy więcej już do was nie przyjdę. Bardzo już się cieszymy. Dobrze, do widzenia. Bezczelna jeszcze się obraziła na nas. Dobrze, stąd poszło. Och, chłopie, ty się tak nie ciesz, będziesz miał przerąbane przy wigilijnym stole. Mnie potraktowali jak śmiecia jakiegoś, to ja do nich z całym sercem. Oni, ja nie mam słów po prostu. Nie mam słów po prostu. Dlatego teraz postoję sobie 5 minut przed kamerą i sobie pogadam do tej kamery. Zadzwoniłam do pani Marty, ale niestety zrezygnowała z posadzeniami naszej córki, dlatego że bała się, że ciotka nadal będzie ją prześladować. Ta ciotka tej pani Marcie po nocach będzie się śniła. Poszukiwań idealnej niani ciąg dalszy. Kolejną umówioną na rozmowę kandydatką jest 28-letnia Magda. Zobacz. O jest. Całkiem ładna, ci powiem. No, ale zajęta. Chyba jest tam jakimś swoim facetem. Nie rozumiem kompletnie takich par i nie toleruję takich par, które sobie jedzą twarz przy każdym pożegnaniu. No, zigać będę. Mama, przynieś miśkę, będę zigał. Pa. Ja generalnie mam stałą pracę, no ale planuję jakieś większe wydatki, więc muszę trochę dorobić, a taki kontakt z dziećmi zawsze sprawia mi ogromną przyjemność. No, pani Magdo, widziałam, że tutaj pani narzeczony chyba panią odprowadzał, taka pani zakochana. Nie będzie to pani przeszkadzało w pracy? Nie, myślę, że wręcz pomagało. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Mam wprawdzie stałą pracę, no ale to są takie zlecenia internetowe. No, mogę właściwie to robić i wieczorami, i w czasie studiów miałam urlop dziekański. No i przez ten rok właśnie zajmowałam się małymi dziećmi. Mam stałą pracę, chcę sobie dorobić jako niania. Siedziałam 15 lat w więzieniu za morderstwo. No wie pan, standard. A jak zabawami? Dokładnie, jak zabawa. To wiadomo, że takie dziecko interesuje wszystko. To czy to się podejdzie do okna i pokazuje się cały świat. Trzeba przedstawić, dużo mówić do niego, czy jakieś dialogi prowadzić. Co będzie, jeśli po prostu Alicja, nie wiem, usłyszy pani u niej jakiś kaszelek, zobaczy katar? Na pewno bym chciała, żeby się to państwo przede wszystkim decydowali, no bo wiadomo, w dzisiejszych czasach dzieci mają albo różne alergie, są jakieś uczulenia. No a gdyby się zdarzyła jakaś taka sytuacja ekstremalna, tak jak teraz coś mówiłam, to od razu wzywam karetkę. No takie jest moje zdanie. Później oczywiście zawiadamiam też państwa. A co z przewijaniem? Nie obrzydza to pani, jeżeli na przykład Alicja się uleje? Tak, obrzydza, zżygam się. No mama, gdzie jest ta miska? Będę żygał, no! Nie, broń Boże, no jeżeli bym miała takie problemy, na pewno bym nie miała kontaktu z dziećmi. Chciałabym osobiście pani podziękować za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Na pewno z mężem przedyskutujemy. Odezwiemy się do pani. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Magdo. Ej, kochanie, podoba mi się ta laska. Ale mężu, mi chodziło o to, czy podoba ci się jako niania ta kobieta. Tak, jako niania.
Dom im się rozpada, Boże! Może by najpierw dom naprawili, zanim nianie sobie wezmą. Nie spodziewałam się, że trafię na tak fantastyczną parę. Wydaje mi się, że są w podobnym wieku i jeżeli tylko by mnie zatrudnili, myślę, że moglibyśmy się zaprzyjaźnić. Ta dziewczyna rzeczywiście ma dużą wiedzę na temat wychowywania dzieci. Jest naprawdę niezła. O to mi chodziło. Jest naprawdę niezła. I like this one. Ostrożnie z tymi tekstami, proszę. Dlatego Magda już następnego dnia odebrała telefon z zaproszeniem na dzień próbny. Dobra, uciekaj już, dobra. Już leć, pa. No ja wiem, kochanie, że musisz już iść, no ale dajcie jeszcze zbadam migdałki, dobra? No daj. Zdrowe masz migdałki, możesz już iść, pa, pa. Do tej pory właściwie nie ustaliliśmy, za jaką kwotę miałabym pracować. No, to jest dość ważna kwestia, więc zanim zostanę z tą małą, to musimy jeszcze o tym porozmawiać. Do kogo mówi ta pani? Tak zupełnie serio. Do kogo ona mówi? Przecież to jest ukryta kamera. Ona powinna nie wiedzieć o tym, że tam są kamery. Dlaczego ona mówi teraz sobie do kamery? Wow, Paweł! Zupełnie jakby te programy były zmyślone i to nie była prawda! What? 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 Kochanie, jest pani Magda. Dzień dobry, pani Magdo. Hej. Ona jest pogodna, uśmiechnięta. Za chwilę będzie pani musiała ją nakarmić. Tak jeszcze chciałabym ustalić jedną kwestię, bo nie ustaliliśmy jeszcze stawki. Nasza propozycja brzmi 15 zł za godzinę. 15 chyba za minutę, gościu. Muszę przyznać, że myślałam o 20. To jest trochę za dużo. Myślę, że po pierwszym miesiącu możemy renegocjować. To 16 na okres może próbny. Na okres próbny. Później będziemy się zastanawiać, co dalej. No to bawcie się dobrze i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I to był ostatni raz, gdy widzieli swoje dziecko. Cześć, laleczko. Sylwia i Łukasz także i tym razem postanowili skorzystać z zainstalowanych w domu ukrytych kamer. Już kochanie, żebeczko mała. No, to idziemy am-am zrobić, tak? Dobrze, ale przytula ją, uspokaja, więc możemy ją pochwalić. I leci samolocik do buźki. Jam. Poczekaj, cioci telefonik dzwoni. Już zaraz ciocia wraca, wiesz? No gdzie ona poszła? To jest k***a trochę przesada. No cześć, kochane, co słychać? A jak tam po ostatnim razie? Że masz ochotę na więcej. Dlaczego ona gada ze swoim narzeczonym teraz? 30 sekund temu się widzieli. Co w ciągu 30 sekund ich życia mogło się zmienić, że muszą teraz to obgadać przez telefon? To brzmi trochę jak niemoralna propozycja. Dzisiaj mogę zaproponować ci szczęśliwą rodzinkę z piękną, cudną, roczną dziewczynką. Mówię o naszej Alicji? Samo udawanie 500 dolców. A z seksem 1000. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Dobrze, to w takim razie czekamy na ciebie z córeczką, a ja ci wysyłam adres. Ja nie pozwolę, żeby ona się puszczała w naszym domu, Łukasz. O fuck, o Jezu, jeżeli to jest to, o czym myślę, o kurwa. Okazuje się, że nasze założenie, że ona może być porywaczką albo morderczynią, to jednak jest nic przy tym, co tutaj się okazało. O mój Boże. Ciocia się przebierze, tak? Wejdziesz tutaj już, do kojczyka? O, pa, chodź. Poczekasz chwileczkę na ciocię? Miała się zajmować dzieckiem, a nie latać po całym domu. Trzeba zrobić mężusiowi obiadek. Kluseczki, sama robiłam, proszę, zjej jakiś. Alunia! Już jestem, kochani. Co ona? O! Tylko się tylko przebierzemy, tak? Żeby dla tatusia pięknie wyglądać, tak? Zobacz, jaka bluzeczka srebrna tutaj, dekolt. Już. Może się tylko przebierze szybciutko, tatuś. Wróci zaraz z pracy, no. Alicja, rozumiem cię, mam podobną reakcję. Co ona wyprawia przy dziecku? No i jak? Podoba ci się? Tak? Podobam ci się? Zobacz, schodzi, zostawię ją. No nie wierzę, po prostu nie wierzę w to. Cześć, kochanie, cześć, zapraszam. Ja już tutaj obiadek gotuję, już wszystko przygotowane. Usiądź, proszę ciebie. Usiadł to moje miejsce. A co gorsza, jadł z mojej miseczki! How dare you! Dobra, chodź, już na górę pójdziemy, bo chyba mała, wiesz, płacze. To od razu się przywitasz z nią. Chodź. Może on chce jej zrobić krzywdę? Skąd mamy wiedzieć? Zobacz. Tatuś przyszedł. Przywitaj się z tatą. Już nie było? Czy za taty? Nie za taty. A, ty jesteś fajna.
The fuck? Randomowy człowiek przychodzi do twojego domu i dotyka twoje dziecko, a ty sobie siedzisz w przyczepie obok i zadowolony oglądasz wszystko przez kamerę. Okej? Okay? Zostaw ją, człowieku, chodź, Łukasz. Nie ma co tego dalej ciągnąć, proszę cię. Mamusia zaraz do ciebie wróci. No już, kochanie, już ją położyłam spać. Powiedz, skąd to dziecko? Tobą się już zajmę. To jest dla mnie najważniejsze. Wytłumacz mi, skąd to dziecko? No jak to nasze dziecko? Skąd to dziecko? Skąd to dziecko? Skąd ten soczek, widzowie? Palmy drineczki. Sok leci? No właśnie, skąd ten soczek leci, widzowie? Powiem ci, że zastanawiam się nad tym, że muszę niestety, ale trochę zadbać o swoją dietę, bo dużo siedzę w pracy. Nie przesadzaj, pięknie wyglądasz. To tak nie wyglądało wcześniej. Przestań! Szkoda, że nie widziałaś moich zdjęć wcześniej. Pani, moim zdaniem niczego ci nie brakuje. Obrzydliwy on jest, obrzydliwy. Łysiejący, kolano łysiejące, brzuch odstający. Ja rozumiem, to jest randomowy człowiek w twoim domu, który dotyka twoje dziecko. Ale o bębna nie obrażaj, dobra? Nie przesadzajmy. Wiesz, tak sobie myślę, że gdyby moja żona Dominika tak wyglądała jak ty, to mniej stresów bym miał na co dzień. Kochane, to wtedy by cię tutaj nie było. A to jest papież tam w rogu, tak czycha? A żeby się odprężyć, ja ci przygotuję kąpiel. Popierdolę. Chcesz dokończyć, czy już idziemy do kąpieli? Nie, wiesz, ja nie wiem, masz tak dużych porcji, bo no wiesz, że lunch miałem w pracy. Chodź, popodaj. Wspaniale wyglądasz. A smutne jest to, że musi udawać szczęśliwą rodzinkę. Przyznaję, to jest troszeczkę smutne, że facet płaci za to i musi udawać, że ma żonę i córeczkę kochającą. Smutne. Gdzie się mogę zapisać? A jak temperatura? Nie za gorąca, nie za zimna? Coś się... W porządku? Jak to, wiesz... No dobra. Ja nie chcę tego oglądać. Mówi jednym przepracowanym misiu, no ale dobrze, że tutaj chociaż możesz przyjść i się zrelaksować, tak? A ci państwo w kamperze nadal nie uważają, że to jest dobry moment, żeby przerwać to wszystko, no nie? Nie? Okej, okay, oglądajmy dalej. Ta wanna z hydromasażem była większa, to bym cię tu zaprosiła. Następnym razem postaram się o większą. Powiem wam szczerze, że nawet nie jestem zdziwiony. Ja wiedziałem, jak byłem nastolatkiem, że moje życie pójdzie w dziwną stronę. I rzeczywiście poszło w dziwną stronę, bo teraz dosłownie mając 26 lat, zarabiam na życie, oglądając kolesia, który się w wannie kąpie. Dobra, ja już mam tego dość, Łukasz. Idziemy i kończymy ten cykl. Nie, poczekaj, ale poczekaj. Jakie poczekaj, Łukasz, no... Dajmy mu wyjść z domu. Ale... Niestety ten moment musiał nastąpić, ale cieszę się bardzo. Przykro mi bardzo. Do zobaczenia. Poczekaj chwilkę. Muszę policzyć. Do widzenia. Wreszcie. Brawo człowieku. Do widzenia. W tej chwili wracamy do domu. Celuś, ale nie do buźki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale co się stało? Proszę usiąść, zaraz pani wszystko wyjaśnimy. Coś się stało? Tak naprawdę jest pani w ukrytej kamerze. Jak tam się bawiłyście? Wszystko było w porządku? No tak. A był ktoś w domu? Miała pani może gości? Gości? Nie, dlaczego? A jak pani mi to wyjaśni, proszę bardzo. Co ty się tak denerwujesz, nerdzie jeden? Co tam, notatki na studia? Piona, dobra z tym rejku. Jak można się puszczać za pieniądze? I to jeszcze w czyimś domu. Wyjdź. O co chodzi? Zarabiasz, wynoś się stąd, nie w moim domu. Cię nie ma. Proszę, wynoś się, zabieraj to ze sobą. Precz, a kysz! Nie, czekaj, wracaj, ja chcę część pieniędzy. Moje dziecko zostało wykorzystane w tym całym, nawet nie wiem jak to nazwać, w tej dziwnej rzeczy, tej scence, więc proszę dać mi połowę pieniędzy. Jak ona mu tak zrzędzi, to on już za chwilę będzie moim klientem. Widziałam, jak na mnie patrzył. Oni wszyscy są tacy sami. Znam ich. What he's doing? Że Łukasze? Choć Sylwia i Łukasz mieli okazję poznać już 3 osoby, w dalszym ciągu nie znaleźli niani. Czy rozmowa z panią Hanią przybliży ich do końca poszukiwań? Nie, już mogę powiedzieć, że nie. Obejrzałem już chyba z 10 odcinków Idealnej Niani, ani razu tam nie znaleziono dobrej niani. Zawsze te odcinki kończą się takim smutnym wnioskiem, że kobieta jednak stwierdza, że dobra, ja nie będę robić kariery, ja zostanę z dzieckiem, będę się zajmować naszym dzieckiem, bo niani i tak nie znajdziemy. I tak każdy odcinek się kończy, to jest strasznie smutne zawsze. Że ludzie muszą poświęcać karierę i rozwój na to, żeby się zajmować tym dzieckiem, bo nie ma niani w Polsce. W Polsce najwyraźniej. Pani Hania, proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Przez 5 lat pracowałam w żłobku. Po pracy w żłobku zdecydowałam się na pracę jako niania, ponieważ chciałam się skupić już na indywidualnym dziecku. Dobrze, ile było tych dzieci? To było jedno dziecko? To były 4 rodziny. I przez jak długi czas pani pracowała? 2 lata. Z każdym dzieckiem po 2 lata? Nie, czy... nie, to było łącznie 2 lata. Łącznie? Czemu tak krótko? Bo to jak na tyle dzieci to... No wie pani, to wszystko były młode matki, a dzisiaj młode matki uważają, że wszystko wiedzą, że pozjadały wszystkie rozumy, a
Naprawdę tak nie jest, proszę wierzyć. Ale ja też jestem młodą mamą, w tym momencie sugeruję coś pani? Rozsądnie! Na rozmowie o pracę, gdzie rozmawiasz z kobietą, która jest młodą matką, wyzywasz młode matki. Tak, to ma sens. No nie, ja nic nie sugeruję, no ale wie pani, no wiem jak jest. Czy ja mogę podejść i pomachać panią? Dziwne pytanie, ale... To ja, dobrze? O Jezu, nie tak myślałam. Pana też mogę? Oczywiście. Pan też nie lepszy. Pani się oczywiście perfumuje, tak? I to tak. Widzę, że dosyć intensywnie. Pan również lubię sobie nieszczęście. Chwila, chwila! Ale wróćmy do tego, co się właśnie wydarzyło. Czemu ona ich powąchała? Po drugie, mogę też niucha? Pani karmi, tak? Tak, jeszcze trochę będę karmić. Pamięta pani tę chwilę, kiedy po porodzie to pamiętam. Położono pani dziecko na piersi? To były piękne chwile, ale do czego pani sugeruje? No właśnie, ale czy była pani wtedy, nie wiem, wyperfumowana, wymalowana? Nie, ale... No nie była pani, dziecko miało możliwość poczuć pani naturalny zapach, co jest niezwykle istotne dla dziecka. No dobrze, to jest jego strefa komfortu. To było 11 miesięcy temu. Strefa komfortu? Przecież wszyscy coachy sukcesu zawsze mówią, że trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu. Czy pani wtedy... No było 11, ale w pani dziecko jest wciąż jeszcze maleńkie, a pierze pani swoją koszulę nocną. No to jest oczywiste. No i to też jest błąd. O czym ta kobieta w ogóle mówiła? To była jakaś chora akcja. Wie pani co, jak ja będę, jeżeli ja będę zostawała z pani dzieckiem, to pani mi musi zostawić swoją koszulę Ale to nocną. W ogóle nie ma takiej opcji. Czasami w nocy się pani mleko uleje, prawda? Ja mam to pani zostaje na tej koszuli nocnej. I ja w momencie, kiedy dziecko płacze, ja mogę mu podać tę koszulę nocną i jakoś uspokoić. Czy ja mam pani zostawić swoją koszulę nocną? Wszystko jest niedorzeczne po prostu. Co pani będzie ją wąchać? Ja tego nie, w ogóle nie rozumiem. Pani jest kolejną młodą matką, która po prostu nie ma zielonego pojęcia o wychowaniu dziecka, jeszcze do tego maleńkiego dziecka, no naprawdę. Haha! Przechodzimy teraz do dalszego obrażania w trakcie rozmowy o pracę. Kochani, nie dziwcie się, ja też tego nie rozumiem. Pan w ogóle wie, jak pachnie pana żona, tak naprawdę? Oczywiście, że wiem, jak pachnie moja żona. Bzem i agrestem! No tak, kolejni, widzę, że kolejni rodzice, którzy wszystko wiedzą, a tak naprawdę nic nie wiedzą. A przepraszam, czy mogę panią powąchać? Proszę bardzo, proszę mnie wąchać. Jezu, jakie głupie. Ja też mogę niucha? Tak myślałem. Smród, ja czuję smród, ale co pan myślał? Mydła nie widziałam przez miesiąc. No pewnie, do że nie widziałam, proszę pana, bo mydło to jest chemia, substancje zapachowe, parniecki. Ale przepraszam bardzo, ale na ty to my nie przeszliśmy. Do widzenia. Do widzenia. Ja bardzo pani dziękujemy. Proszę bardzo, teorię proszę zostawić dla siebie. Dziękujemy. Do widzenia. Baba, bezczelna. No, kolejni, którzy uważają, że zjedli wszystkie rozumy, a nic nie wiedzą. Po prostu nie lepszy od tych poprzednich. Czy ja w końcu trafię na normalnych ludzi? Kto to mówi? A czy Sylwia i Łukasz w końcu trafią na normalną nianię? Być może okaże się nią 20-letnia Julia. Niedawno przyprowadziłam się z mojego miasteczka do Warszawy, żeby tutaj studiować zaocznie. O, koleżanka też z Góry Kalwarii. Pani Julio, proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Ja się teraz przeprowadziłam do Warszawy z takiego małego miasteczka na południu i spełniam swoje marzenie, ponieważ zawsze marzyłam o tym, żeby przeprowadzić się do Warszawy. Zrobiłam sobie rok przerwy po maturze i w tym czasie zajmowałam się dzieckiem, byłam nianią. W jakim wieku było to dziecko? To była półtoraroczna dziewczynka, a w jakim wieku jest państwa córka? Nasza Alicja ma 11 miesięcy. Czy umie pani gotować dla tak małej dziewczynki? Na początku miałam małe doświadczenie z tym, ale mama tej dziewczynki mnie dużo nauczyła. Umiem zblendować różne warzywa i też wiadomo, dostosowuję to do tego, co lubi. Ale blendować to nawet ja umiem, to jest jeden guzik tylko. Pa! A jeżeli ma się multi-cookera, to nawet guzika nie trzeba już klikać. On wszystko sam za ciebie robi. Magic. Rodzice Alicji odwzajemnili pozytywne uczucia na temat pani Julii i zaprosili kandydatkę na nianię na dzień próbny. Bardzo się ucieszyłam, kiedy do mnie zadzwonili, bo mam teraz strasznie ciężką sytuację finansową. No i w dodatku koleżanka mnie wyrzuciła z mieszkania. No ale o to pomartwię się później. Na razie muszę zrobić wszystko, żeby dostać tę pracę. Wątpię, żeby ta rodzina spodziewała się tego, że zatrudnienie niani wiąże się z tym, że trzeba dać jej nocleg. Plus, pani Julko, w tym plecaku pani ma cały dobytek swojego życia? Serio? O, jeez. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Julko. Czemu pani z taką wielką torbą? No właśnie, niestety, przed wyjściem do państwa do pracy koleżanka mi powiedziała, że nie mogę u niej już mieszkać. No i co teraz? No i co teraz? No jak to co teraz, proszę pani? No tutaj widzę, taki ładny kąt jest w kuchni. Ja tam się rozłożę, mam taki swój mały namiot i w tym namiocie będę sobie żyć u was w kuchni, dobra? Ile razy mam powtarzać, że nie mam żadnego namiotu, tylko po prostu mam troszkę większą petardę? Niech państwo się nie przejmują, ja coś wymyślę. Mam też parę innych znajomych, u których mogę zostać, więc...
Proszę się nie przejmować. Alicja śpi, więc proszę do niej na spokojnie podejść, gdy się przebudzi. Tu ma pani naszykowane jedzenie, butelkę, wodę i kaszkę. Jak się przebudzi, proszę ją nakarmić i ewentualnie będzie trzeba ją przewinąć. Ta rodzina nie ma pojęcia, że oni też są na liście tych znajomych, u których Julka może się przenocować. Ale spokojnie, dowiedzą się, jak o 3 w nocy usłyszą drapanie zza ściany, bo Julka zamieszka im w ścianie. Cześć, malutka. Poznajcie Cześć. Się, panie? To co? Nie wstydź się. My na 2-3 godzinki zmykamy. Przekażujemy. Bawcie się dobrze. Proszę. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Chodź, będziemy się dobrze bawić, na pewno. Sylwia i Łukasz już dwukrotnie przekonali się, że zainstalowanie w domu ukrytych kamer było bardzo dobrym pomysłem. Mordo, wy sobie chaty pomalujcie w końcu, a nie instalujecie ukryte kamery. Dlatego i tym razem wykorzystają je do obserwowania, jak radzi sobie pani Julia. O, patrz! Książeczka. Lubisz książeczki? Patrz, masz takiego samego misia jak w tej książeczce. Ma takie pozytywne nastawienie, co? Uśmiechnięta jest, w ogóle nie widać po niej, że się denerwuje. Mamusia poprosiła, żebyś coś zjadła, to teraz coś zjemy dla mamusi, okej? Okay? Bardzo ładnie, cieszę się, że Julka się mnie słucha. Am, już dla ciebie idzie. Chodź. Miam, miam, ale masz dobry obiadek. Po tym, co przeszliśmy, to miło, że się w końcu trafiła jakaś ogarnięta osoba. Też mi się tak wydaje. Miam, ale dobre. Zobacz, jaki głodowy. Jak pięknie to zjadłaś. O, jak słodko jesz. Proszę, łyżeczka z zupki dla Alicji. Amciu, amciu. O, jak pięknie. Ależ on żre... A cały słoik dla Julki. O, nom, 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 nom. Ale piechota. Nom, nom. Ale dobra zupa. Nom, 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 nom. Naprawdę byłam szczęśliwa, gdy zobaczyłam, że Alicja czuje się tak bezpiecznie i że jest tak uśmiechnięta przy pani Julce. Poczekaj, zdejmę kurtkę i już się bawimy. Ty, zobacz, to się jest w oknie. Gdzie? No zobacz, jakiś facet. Co to kurwa jest? Czego on tam szuka? To może być jakiś psychopata, Łukasz, idź to sprawdzić. Nie przejmujcie się, to ja jestem. Ja tak po prostu mam już, że tak zagonam sobie ludziom do domu przez okna. Takie hobby. A co pan? Co pan tu robi? Córki szukam. Jakiej córki? Dostałem informację, że pod tym adresem jest moja córka. Od miesiąca jej szukam, uciekła z domu. Naszej niani? Ten darmozjad jest opiekunką waszego dziecka. Jaki darmozjad? Co pan opowiada? Przecież ona nic nie potrafi. Przecież ona może temu dziecku krzywdę zrobić. Ona sobie super daje radę. A jak zrobi krzywdę dziecku? Ktoś to w ogóle kontroluje? Wie pan co? Mamy w domu ukryte kamery. Całe 350 ukrytych kamer. Wszędzie! There sure are a lot of cameras in this room. I counted 64 in total. I guess whoever put them here expected you to at least find some of them. Ciągle ją obserwujemy. Świetnie sobie daje radę. Jak pan chce, panu pokażę. Proszę mi pokazać. Zapraszam. A ten ojciec w ogóle się nie przejął na informację, że jacyś dziwni ludzie obserwują jego córkę przez kamerę? On się tym nie przejął. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Kim jest ten facet? Kto to jest? Kochanie, to jest ojciec naszej opiekunki. Ale może mi pan wyjaśnić, czemu nam pan zagląda w okno? Proszę, córka uciekła miesiąc temu z domu, dowiedziałem się, że jest pod tym adresem. No. Szukaliśmy jej z żoną od miesiąca, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. No ale co się dzieje? Nic się nie dzieje. Człowiek opiekuje nam się dzieckiem. Czego pan od niej chce? Dlaczego państwo ją nagrywacie? No, obserwujemy ją, dlatego że to jest jej pierwszy dzień w pracy. Bo wy nie rozumiecie, ona 12 lat ma, tylko tak wygląda na starszą. Ona sobie świetnie radzi jako niania. Opiekuje się naszą córką. Chodź. To tak, jest rozkapryszony gówniarz, który nigdy nas z żoną nie słuchał. Ale... Robiła, co chciała, nie poszła w zeszłym roku na studia. No nie poszła, bo nie poszła na byle jaki kierunek, proszę pana. Ona chciała... Pyskowała, buntowała się, to jest po prostu dziecko, z którym mieliśmy wiecznie problemy. To jest rozkapryszony gówniarz, który sobie z niczym nie radzi. Ja znam skądś ten tekst. Tata? I rozumiem, że tak się zachowuje rozpieszczony bachor pyskujący, który zarabia na siebie. I świetne który ma sobie świetne radzie. Podejście do dzieci. Może pan zobaczyć na własne oczy, jaką pan ma genialną córkę, naprawdę. Myślałem, że będę musiał na siłę ją ściągać do domu. No, my bardzo byśmy chcieli, żeby ona jednak została z nami, bo to jest jedyna niania, która ma podejście do dziecka, która Może... się sprawdza. I, z... I co, zatrudnicie ją państwo? Wie pan co, Julka jest na tyle wspaniałą i kompetentną osobą, że chcielibyśmy jej dać szansę. W dodatku słyszeliśmy, że wyrzuciła ją koleżanka z domu, dlatego chcielibyśmy, żeby u nas zamieszkała. Wow, wow, chwila, stop! Oni naprawdę właśnie odnaleźli idealną nianię? Impossible. Ja państwa bardzo przepraszam za tę sytuację, ale również dziękuję. Nie znałem córki od tej strony. To co, my idziemy do domu? Może pójdzie pan z nami? Nie, nie, nie. Idźcie beze mnie. Powiedzcie jej, że tu byłem. Powiedzcie jej też, że jestem z niej dumny. Nie chcę jej teraz stresować. Zadzwonię do niej. To my się zbieramy. Dziękujemy. Dziękuję. Dzień dobry, pani Julko.
Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani tam sobie radziła z Alicją? Dobrze się bawiłyśmy. Alicja też zadowolona, uśmiechnięta, pani też. Tak z czystej ciekawości, kto wynajmuje swoje roczne dziecko, chodzi tutaj oczywiście o Alicję, żeby wystąpiła w takim programie TVN style Idealna Niania? Tak nieodpowiedzialnie trochę. Chociaż czekajcie, przemyślałem, gówniak dużo kosztuje, pieluchy, jedzenie, bla bla bla, to mógłby w sumie troszeczkę zarobić i oddać tych pieniędzy, no nie? To w sumie ma sens! Tak, weźmie Alicję, my sobie porozmawiamy. Chodź kochana. Czy coś się stało? No nie, musimy się pani do czegoś przyznać. W całym domu są zainstalowane kamery, także na bieżąco panią obserwowaliśmy. Opiekowała się pani Alicją super. Jestem pod dużym wrażeniem. Rzadko się zdarza, żeby osoba była tak ciepła. Cieszę się bardzo. Nieprawda. To się wcale rzadko nie zdarza. Przykład, ja jestem ciepły. A jest jeszcze jedna sprawa. Czy coś się stało? Coś źle zrobiłam? Proszę zobaczyć filmik. Ojej, ktoś się tam kręcił? Nie poznaje pani tego mężczyzny? Chwila. Czy to jest mój ojciec? Plot twist życia, okaże się, to wcale nie jest jej ojciec. Pewnie zrobił jakąś aferę. Nie, spokojnie pani żyje, on nie zrobił. Jak on mnie w ogóle znalazł? Obserwował panią, dostał od kogoś cynk, że pani tutaj się znajduje, ale spokojnie, nie zrobił żadnej afery, wręcz przeciwnie, obserwował panią, no i powiedział nam, że jest pani dumny. Mój ojciec? Nawet prosił, żebyśmy to pani przekazali. Ciężko mi w to uwierzyć, nie wierzę. Mam dla pani dwie dobre wiadomości. Pierwsza, to chcielibyśmy panią zatrudnić. Świetnie pani zajmuje się Alicją. Dziękuję bardzo. Druga wiadomość jest taka, że na górze mamy jeden wolny pokój. Pani teraz chwilowo nie ma gdzie mieszkać, więc dopóki pani sobie nie ułoży swoich spraw, możemy zaproponować mieszkanie u nas. Czyli naprawdę zapewnili jej nocleg. Damn, warto być nianią. Także... Bardzo się cieszę, naprawdę. Jestem bardzo wdzięczna, dziękuję. Nie ma za co. Stanęliście mi z nieba, naprawdę. To pani nam spadła z nieba. Dziękuję bardzo. Naprawdę miło było patrzeć, jak osoba kompetentnie zajmuje się naszą córką. Jest nam naprawdę to była sama przyjemność, naprawdę. Bardzo chętnie przyjmę tę posadę. Szczegóły dogadamy potem, a teraz zapraszam panią na górę. Zobaczy pani swój pokój. No ja nie wierzę, no przepowiednia się spełniła! Po 1000 odcinków odnaleźli ją! Odnaleźli idealną nianię! O ja jestem taki szczęśliwy. Dziękuję wam kochani za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Oczywiście jak zawsze koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. Przepraszam, nie mogę powiedzieć nic więcej. Jestem taki szczęśliwy. Taki szczęśliwy. Czołem! Debil to montował, tak zupełnie serio.